Pani Starościno, Pani Starosto, kochani rolnicy, ogrodnicy, działkowicze, kochane dzieci, najukochańsza młodzieży, dorastająca, wpatrująca się w przykład swoich rolników, rodziców, albo działkowiczów, albo ogrodników, ale zawsze najważniejsze, kochająca swoich rodziców i kochająca polską ziemię, naszą ojczyznę, kraj, w którym żyjemy. Przychodzimy dzisiaj tu do tego świętego miejsca, aby pokłonić się Jezusowi Chrystusowi, który z miłości ku człowiekowi dla człowieka umarł na drzewie krzyża. Pragniemy pokłonić się Jezusowi, który tak bardzo ukochał każdego człowieka. Pragniemy mu powiedzieć, iż to wszystko, co mamy, co posiadamy i kim jesteśmy, zawdzięczamy Bożemu błogosławieństwu. Historia, którą Wam przedstawię, miała miejsce przed laty, autentyczna, tam gdzieś na Podhalu, w rodzinie, w której dokonało się to zdarzenie. Było wiele dzieci, ojciec i matka zatroskani o dom, o gospodarstwo. Ponieważ do kościoła mieli dosyć daleko, postanowili postawić przy drodze krzyż, a właściwie kapliczkę, w której umieszczono krzyż, przy którym, gdy był maj, spotykali się wierni, aby odmawiać litanie do Matki Bożej. Czerwiec, litanie do serca Pana Jezusa, i różaniec, i inne chwile spędzali właśnie tam, ławeczki, piękne, cudowne miejsce. Niejednokrotnie Pani ze szkoły brała grupę dzieci, aby w ramach katechezy tam właśnie pomodlić się i tam właśnie powiedzieć o krzyżu, o Jezusie, który tak bardzo ukochał człowieka, iż z miłości ku niemu zawisł na drzewie krzyża. Przychodzili starsi i młodsi, radowali się tym miejscem. Gdy przyszła niedziela, dzieci trochę narzekały, że trzeba kilka kilometrów iść do kościoła. Przychodziły pod ten krzyż młode osoby, niejednokrotnie i młodzież, która powierzała swojej troski i problem. Ale kiedyś Pani zaproponowała, aby grupa dzieci pojechała na występ młodzieżowego zespołu do miejscowości oddalonej o kilka kilometrów, gdyż będzie to występ szczególny. Perkusista znany i ceniony, który jest idolem dla wielu młodych ludzi, będzie tam grał, występował i przemawiał. Kiedy zajechali, zobaczyli wielką rzeszę tych, którzy przyszli, aby słuchać, aby podziwiać zespół. Była tam również i młodzież z miejscowości, o której wspominam, razem ze swoją wychowawczynią. I oto młodzi ludzie powiadają, jest ten perkusista, który jest dla nas Panem. Zapytajmy organizatorów, czy możemy porozmawiać z nim, czy możemy wywiad przeprowadzić, czy możemy zapytać go o jego przyszłość, o jego plany, a może by wystąpił w naszej miejscowości? Otrzymali takowe pozwolenie. Idzie młodzież do tego znanego człowieka, słynnego perkusisty, a on od razu do nich powiada: wy na szyi macie jakieś medaliki, jakieś krzyży, wy w to jeszcze wierzycie? Wy wyznajecie wiarę w Jezusa Chrystusa? Przecież to nieprawda. Przecież to, w co wierzycie, to już dawno wielu zapomniało, żyje XXI wiekiem radości. A wy tacy zacofani? Czy wierzycie w to? Zaczęli ci młodzi ludzie machać się, co odpowiedzieć. W pewnym momencie Belmusista podpowiada, proszę zdjąć ten krzyż. Powiesić sobie coś kolorowego, innego, a nie coś, co już staje się reliktem naszych czasów. Wyobraźmy sobie, młodzież zdjęła łańcuszki, włożyła do kieszeni i w dalszym ciągu następowała rozmowa. Trwała dosyć długo. Młodzi ludzie po tej rozmowie, uradowani, uśmiechnięci, wracają do domu i rzecz przedziwna się dokonuje. Zdejmują ze ściany obrazek od pierwszej Komunii Świętej. Krzyżyk, który stał gdzieś na kredensie, zdejmują i kładą do szafki. Powiadają, mamo, ten Pan, z którym rozmawialiśmy, bardzo wyraźnie nam powiedział, że to, co wierzymy i co wyznajemy, przed nim klękamy, to nieprawda. Matka, dzieci kochane, kto wam naopowiadał takich historii? Dlaczego taka postawa wasza? Trwało to krótko, ale oto dni mijały, młodzież i dzieci starsi gromadzili się przed krzyżem i modlili się. Ci, którzy tak drwili z nich, przechodzili obojętnie, śmiali się, ale szli dalej do swojego domu. I któregoś dnia, przechodząc obok krzyża, aby zamknął, nabiegał samochód, tak bardzo tą młodą dziewczynę poturbował. Młody chłopiec podskoczył, przyjechała karetka pogotowia, stan tragiczny, leży na intensywnej terapii. Nie wiadomo, co będzie dalej z życiem. Ale młodzi i starsi i dzieci, którzy tam trwali pod krzyżem, w pewnym momencie powiadają, idźmy. Chociaż kilka osób do szpitala, powiedzmy jej, że modlimy się sami, że pamiętamy o niej, niech się nie martwi, na pewno będzie wszystko dobrze. Poprosili na portierni o pozwolenie, weszli na korytarz, nie otrzymali pozwolenia wejścia na salę, ale przed salą powiedzieli bratu, który jako niedowiarek spoglądał na młodych ludzi, powiedział im, po co przyszliście? Proszę przekazać siostrze, że będziemy się modlili i będziemy pamiętali przy krzyżu każdego dnia, aby wróciła do domu. Kiedy jej to przekazał, ponoć bardzo zasmuciła. Mijały kolejne tygodnie i miesiące. Wychodzi ze szpitala, ale prosi, aby ci, którzy byli u niej w szpitalu, zechcieli przyjąć list, który ona, będąc tam przez miesiące, napisała. A napisała słowa, które do dzisiejszego dnia gdzieś brzmią nam w uszach, które cytowane są przez kaznodziei, cytowane przez nauczycieli, a piszą mniej więcej tak. Moi drodzy, chciałabym was bardzo przeprosić, że ilekroć przechodziłam obok krzyża, gdzie modliliście się, drwiłam i kpiłam z was, kpiłam i drwiłam z krzyża Jezusa Chrystusa. Proszę przyjąć moje przeprosiny, ale proszę też przyjąć moją pamięć do końca moich dni. O tej chwili, w czasie której przyszliście prosząc brata mojego, aby przekazał tę informację, że zawsze pamiętać będziecie o mnie. Stał się naprawdę cud. Wróciłam do domu. Gdy było nabożeństwo przy krzyżu z udziałem księdza, który przyjechał do wioski, ona płakała i prosiła, Panie Jezu, przebacz mi, bo wtedy, kiedy to czyniłam, nie byłam świadoma tego, co uczyniłam, co zrobiłam dla siebie i dla innych, nie dając świadectwa o wielkiej miłości Twojej do mnie i mojej do Ciebie. Historia prawdziwa o krzyżu, o człowieku, o młodym człowieku, który ma prawo w pewnym momencie zagubić się, ale odnalazł się jak syn marnotrawny. Do tego krzyża przychodziły i przychodzą pokolenia. Moi rodzice tam w Krakowskim mieli 12 km do kościoła przez długie lata. Zawsze sobie chwalili, to spotkanie z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym. I my dzisiaj, przychodząc tutaj przed ten święty majestat Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, przed ten krzyż, przychodzimy, aby powiedzieć dzisiaj: dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci za każdą chwilę mojego życia. Dziękuję Ci, że mamy chleb, że mamy strawę, że mamy wieniec dożynkowy, że mamy takich ludzi, którzy troszczą się, aby on powstał, że mamy dzieci i młodzież, choć tutaj ministranci mówią, iż w szkole trochę mniej tych dzieci w tym roku jest, ale szkoła się rozbudowuje. Są przy ołtarzu, są tutaj przy księdzu proboszczu. Pan Antron żyje. Żyje, bo w sercach waszych żyje Jezus Chrystus. I dzisiaj, kiedy spoglądamy na ten wieniec żniwy, musimy sobie uświadomić, że oto stara legenda mówi, że to właśnie Matce Bożej zawdzięczamy głosy zboża na naszych polach. Przed potopem całe źdźbła zbożowe były głosami, ale Bóg zesłał sprawiedliwą karę na złych ludzi i woda poczęła zalewać wszystko wyżej, coraz wyżej. Wtedy ona uchwyciła głosy za czuby i osłoniła swoją świętą dłonią. I tyle, ile zdołała uchwycić, ocalało, by stać się pożywieniem dla ludzi. Dlatego ludzie pamiętają, komu trzeba dziękować za zbiory zbóż, których dzisiaj piękno podziwiamy. Moi drodzy, spoglądamy na życie naszych wiosek, spoglądamy na zasoby, które mają i widzimy, co się dokonuje. Młodzi ludzie niejednokrotnie zastanawiają się, co począć swoim życiem, gdzie jechać za chlebem. Gospodarstwa pustoszeją, krów nie ma, przepraszam bardzo, świn nie ma. Wszystko, jeżeli ktośkolwiek trzyma, musi mieć pozwolenie. Pytamy, jak dalej żyć? Słyszymy, iż polską ziemię sprzedaje się, tu słyszymy o Holendrach, tam o Anglikach, tu słyszymy o innych jeszcze dzierżawcach, choć polski chłop i rolnik wyciąga rękę po ziemię polską, jednak nieraz go nie stać. I tak oto przeżywa swoją codzienność. Nieraz trudne chwile, bo i kredyty, bo z drugiej strony trzeba zastanawiać się, w jaki sposób wiązać koniec z końcem i nawozy, i opryski, i to wszystko z miesiąca na miesiąc coraz droższe. Tych rolników, którzy mają niewiele hektarów, jest coraz mniej. Powstają wielkie obszary i właściciele, i co niektórzy mówią, że przyjdzie taka pora, że kiedy do obszarowca pójdziemy do pracy, trzeba go w rękę będzie pocałować, żeby można u niego zarobić na chleb. Przychodzą takie czasy, w których człowiek zastanawia się, w jaki sposób wiązać koniec z końcem. Brak pracy. Coraz częściej pukają do kościołów i ośrodków różnego rodzaju pomocy ludzie, którzy nie mają pracy, nie mają chleba. A z drugiej strony nasz Pan Kościelny, idąc do kościoła, tygodniowo worek chleba przynosi pod plewanie, byśmy go gdzieś rozdysponowali, ponieważ wielu nie szanuje chleba. Rzuca byle gdzie. Pamiętamy, w minionych latach całowało się kromkę chleba, która spadła na podłogę, bo tak bardzo szanowaliśmy ten dar Boży. Dzisiaj jeszcze Bogu dziękować ludziom się powodzi, ale przychodzi taki czas i taka chwila, kiedy człowiek będzie spoglądał na tę kromkę z wielkim pietyzmem i wielką miłością. Pytanie, co robić? Jak żyć, aby człowiek był wewnętrznie spokojny, umocniony Bożym Duchem? Biskup Świdnicki Ignacy Dec kiedyś na dożynkach powiedział do zebranych rolników: drodzy bracia rolnicy, najpierw kochajcie ojczyznę, kochajcie polską ziemię, ale też kochajcie rodziny, kochajcie dzieci i młodzież i trwajcie całym sercem przy Bogu, na kolanach i modlitwie. Jeżeli w naszych rodzinach będzie mało modlitwy, coraz większe kryzysy będą przychodziły. Dlaczego pamiętamy o naszych ojcach, którzy trwali przy Bogu, ale mieli różaniec w rękach? Modlili się. Dlaczego? Mieli głęboką wiarę. Dzisiaj zastanawiamy się, dlaczego młody człowiek opuszcza, czy też omija Kościół. Dlaczego rodziny jednokrotnie nie chodzą do Kościoła? Dlaczego? Brak jest modlitwy, brak jest miłości do Boga, brak jest miłości tego świętego miejsca, tak cudownego i pięknego. Dlatego, moi drodzy, w ten święty dzień dzisiejszy, kiedy spoglądamy na krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy spoglądamy na ten chleb i na wieniec dożynkowy, ogarnijmy naszą modlitwą całą naszą ojczyznę, a w niej ogarnijmy wszystkich rolników, działkowiczów, ogrodników, tych wszystkich, którzy produkują żywność dla nas, aby nam nie brakło, abyśmy mogli każdy dzień przeżywać w pokoju. Oto módlmy się, ale też pamiętajmy, szanujmy ten polski chleb, aby nigdy go nie brakło. Jakie nieraz są paradoksy. Ten piekarz z Legnicy, który dla biednych rozdawał chleb. Schroniska Pary Tasowskiej brata Alberta brało od niego chleb. Dzisiaj jest bankrutem. Dlatego, że posądzono, że nie płacił podatków i dlatego dzisiaj żywność wywożona jest do lasu. Brat mi mówi, słuchaj, ile żywności przywożą z marketów dla zwierzyny, to nie uwierzysz. Człowiekowi nie wolno rozdać drugiemu bratu. Trzeba to wyrzucić i zutylizować. Dlatego módlmy się, aby ten czas, jaki nam Pan daje, każdy z nas przeżył właśnie wzajemnej miłości, zgodzie i szacunku. Amen.